Dzieci wypadły z okna. Nieoczekiwany zwrot w sprawie tragedii z Koszalina. Matka oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga dzieci. Wypadły z 9. piętra, gdy była pod wpływem amfetaminy. 28-letnia Joanna W. jest oskarżona o narażenie swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślne spowodowanie śmierci dwojga z nich, powiedział rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski. Gdy 5-latek i 4-latka wypadli z okna, ich mama była po zażyciu amfetaminy. Tłumaczyła, że dzień przed zdarzeniem odwiedził ją i jej partnera znajomy. Podał im napój i gdy już go wypili, powiedział, że zrobił psikusa i dodał do niego amfetaminę, przekazał prokurator. Prokurator Gąsiorowski zaznaczył we wtorek, że zarzuty i ostateczni akta oskarżenia skierowany do sądu przez prokuraturę rejonową w Koszalinie przeciwko 28-letniej Joannie W. to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie. 4-letnia Amelia i 5-letni Sebastian zginęli na miejscu rodzeństwo. 4-letnia Amelia i 5-letni Sebastian wypadli z okna mieszkania na 9. piętrze wieżowca przy ulica Władysława 4 w Koszalinie, województwo zachodniopomorskie, 30 czerwca 2020 rok, ok. Godzina 20.30. Oboje zginęli na miejscu. W mieszkaniu była matka dzieci i jeszcze dwoje ich młodszego rodzeństwa, którymi Joanna W. zajmowała się, gdy doszło do tragedii. Partnera kobiety nie było wówczas w mieszkaniu, dopiero wracał z pracy. Kobieta była trzeźwa. Po kilku miesiącach, w listopadzie 2020 rok, prokuratura nieprawomocnie umorzyła prowadzone postępowanie w kierunku narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia dzieci przez matkę, na której ciążył obowiązek opieki nad małoletnimi. Wówczas uznała, że był to nieszczęśliwy wypadek. Ocenę zmieniła opinia biegłych. Ocenę materiału dowodowego zmieniła opinia biegłych. Stwierdzili oni, że Joanna W. była pod wpływem środków psychotropowych w dniu, gdy doszło do tragicznej śmierci jej dzieci. W organizmie miała ponad 44 nanogramy amfetaminy na mililitr krwi. To nie są jakieś duże ilości, ale biegli uznali, że w tym stanie kobieta nie mogła rzetelnie opiekować się czworgiem dzieci, powiedział prokurator Gąsiorowski. Zaznaczył, że te nowe okoliczności pozwoliły na przedstawienie Joanny W. zarzutów narażenia swoich dzieci na niebezpieczeństwo utraty życia i nieumyślnego spowodowanie śmierci dwojga z nich. Akta oskarżenia trafił do sądu rejonowego w Koszalinie. Joanna W., przesłuchana w charakterze podejrzanej, nie przyznała się do winy. Tłumaczyła, że dzień przed zdarzeniem odwiedził ją i jej partnera znajomy. Podał im napój i gdy już go wypili, powiedział, że zrobił psikusa i dodał do niego amfetaminę. Podejrzana zaznaczyła, że czuła się po nim dobrze. Nic jej nie było, a poza tym od jego wypicia do zdarzenia minął niemal cały dzień. Dla Joanny W. to, co się stało, było nieszczęśliwym wypadkiem, przekazał prokurator Gąsiorowski. Matka nie była świadoma, że dzieci są w stanie wejść na parapet. Powtórzyła swoje wcześniejsze zeznania, że nie była świadoma tego, że dzieci w wieku 4 i 5 lat są już w stanie wejść na parapet, że mogą ruszyć klamkę i okno się otworzy. Nie miała takiej wiedzy, że dzieci mogą to zrobić. Do pokoju weszła, bo poczuła, że zrobił się przeciąg. Gdy zobaczyła, że nie ma ich w łóżkach, pomyślała, że się przed nią schowały. Dopiero chwilę później wyjrzała przez otwarte okno. Dzieci leżały na dole. Joannie W. grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Rodzina wynajmowała mieszkanie na 9. piętrze wieżowca przy ulica Władysława 4 w Koszalinie. Zarówno sąsiedzi, opieka społeczna, jak i dzielnicowy nie mieli zastrzeżeń do kobiety i jej partnera w kwestii opieki nad dziećmi. Po śmierci Amelii i Sebastiana przeprowadzili się do innego lokum w Koszalinie.